107 koni. Rozumiesz? No jest czym się bujnąć. Wspaniale mi się jeździ. Wyważona, pięknie się prowadzi. No, oby nie przeginać tylko, no nie? No, no bo... Praw fizyki się nie da oszukać. Tak, 350 kilo to jest waga bez paliwa, bez kufrów, bez sakier. No nie? No, 400 kilo trzeba trzymać na nogach, no. A skąd przejechałeś? Ze Sławna. To niedaleko w sumie. Niedaleko. Na razie takie bliższe wyjazdy, jak czas pozwala. Miałem zamiar jechać do Mrągowa, no nie wypaliło, przyjechałem tutaj do Łepy, no. Czyli Polanów co roku jesteś? Polanów, a oczywiście, nawet jest znaczek z Polanowa. Ja znaczki nie na kamizelkę, a na szybę. Aha, no. A ja na ścianę taką mam swoją. No. A do miasta kiedyś latałeś, jak były zloty? Przedtem nie, ja dopiero zacząłem. Aha, po 40 latach, rozumiesz, wróciłem na motocykl. A pierwszy jaki miałeś? Co? Jawę? A pierwszy to było, zaczynałem na WFM-ce, rozumieć, kupę lat temu. A. No, ojciec miał kiedyś. 62 na karku, rozumieć, 63 można powiedzieć. Jeszcze młody chłop jesteś, kurde. No. Na najstarszego uczestnika z lotu nie miałeś szans dzisiaj. O, na pewno nie, no. To jestem rocznikiem takim minimal. No, nieźle. To który jest rocznik? 2.6. Fajny. 2.6, ale ładnie, utrzymany jest, ładnie, bo... Ładnie utrzymany, no. Przede mną właściciel miał go 4 lata, 4 lata miał go, no nie, jak ze Stanów przyjechał. Widział, jak z kontenera rozładowują. Tylko wiesz, no troszeczkę, no, no i ćwieków musiałem naćwiekować. No, nie, każdy robi po swojemu, nie? Tak. To wszystko musiałem troszeczkę. Nie bajera, jakieś kity, nie, tego, lubię tego. Ja mówię zawsze, choinki się nie robi. Nie? Tak, choinki nie, ale widziałeś, to jest wszystko skóra, ćwieki i rozumiesz, i jakieś bajery jeszcze dodatkowe i gram. Oczywiście mam kask wypasiony, ale jeżdżę w tym, bo ten mnie najbardziej pasi. Jasne. I do sakwy można schować. Tak, oczywiście.
zawsze mądrala robi. Dobra. Zadzwonię dodatkowo. Z czego zrobione? Widać, po prostu
Głupie pytanie, prosta odpowiedź.